Hej, Elliot! Zauważyłeś dziś coś dziwnego? Że każdy mój palec jest innej długości? Nie, samochody! Kolory poznikały! Co tu się dzieje? To tylko mój najnowszy, niecny wynalazek! Laser dekoloryzator, który odbarwi wszystkie samochody w Hot Wheels City i zmieni je w czarno-białe gruchoty. Skończą się wyścigi, skończy się kaskaderka, ale lśniące auta będą już... nie tak lśniące. Co mówisz, toksyczny przyjacielu? Dekoloryzator to jest taka robocza nazwa. Przecież mamy do wyboru całe mnóstwo złowieszczych nazw. Musimy uciec przed tym laserem! Rozumie się! Nazwijmy go ścigający laser! Albo strzelający promień! Czemu przestaliśmy się ścigać? Forward Force bez swojego fioletowego koloru i złotych błyszczących zderzaków jest jakiś inny. Jakby nie miał siły jechać przed siebie. Wiem, o czym mówisz, bo Night Shifter bez kruczoczarnej karoserii i ognistego wykończenia nie przypomina wcale wyścigowego auta. Ej, chłopaki, jak się jeździ w zwolnionym tempie? Nudno. To chyba pościgam się sama ze sobą, bo tylko ja samą siebie pokonam. Super. Jak chcesz. O! Twin Mill! Przecież miałaś się ścigać. Bez wystrzałowej czerwieni i tytanowych felg, mój Twin Mill jest tylko resorakiem. Draven, to on odbarwia nasze auta. Chce zostać najszybszym i najfajniejszym kierowcą. O tak! Słyszysz? To jest mój niecny plan! Mówiłem ci, że mam plan! Kto się śmieje ostatni? Czy ktoś widział Dravena? A może chociaż gigantyczny laser? Czyli tak się kończy kariera słynnego rajdowca. Żółwim tempem. Pokochaj pierwszy bieg. Dziewczynko, nie śpiesz się! Przecież mamy czas. Nie jest dobrze. Nie ma śladu Dravena. Chyba utknęliśmy w tym zwolnionym tempie. A co ona pokazuje? Myjnia samochodowa? Tak jest! Przecież w myjni samochody odzyskują swój pierwotny wygląd. Kolory będą jak nowe. Czyli, że wypucowanie pozwoli nam odzyskać kolor? Nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. Jedźmy! Szkoda każdej sekundy! Nie tak szybko! To znaczy, wolno! To ja jestem najszybszym kierowcą w Hot Wheels City! Zaraz wyminę tego węża. Pomalutku. Czy nie moglibyśmy zrobić czegoś szalonego i odjazdowego, tak jak kiedyś? Czy dawno, dawno temu nie lubiliśmy się ścigać? Palimy gumę! Daj to przyspieszenie! Jest to dechy! Za niskie obroty! Tylko jedno nas uratuje! To Drift Hot Wheels City! Stary! To jest totalny odjazd! Ale niebezpieczny. Jeden nieostrożny ruch i nie wyjdziesz z poślizgu! No to będziemy bardzo ostrożni! Teraz tryb wirowania! Oficjalna nazwa... Wężowirówka! Nieźle, Elliot! Szkoda, Draven! Wychodzi na to, że wciąż jesteś najwolniejszym i najnudniejszym kierowcą w Hot Wheels City. No, a sytuacja w naszym mieście wraca do normy! Prawie do normy! On nie jest normalny. Ani trochę. W tym odcinku ekipy z Mega Garażu Hot Wheels... Atak Goryla!
Czy Chase i jego ekipa zdążą uratować miasto przed monstrualną małpą? Co za wyzwanie! Wow! Ale super! Są tu diamenty brązowe. Wow! A tu złoty. Pierwszy raz tak widzę. Queen, to niesamowite! Mówiłam ci. Ej, widzieliście to? Największy diament w całym Hot Wheels City. A niech to! Sofia! Jest pewnie tak ciężki, że nawet we trójkę go nie podniesiemy. A co my tu mamy? Draven, ciebie się tu nie spodziewaliśmy. Czego ty chcesz? Ja tylko podziwiam widoki. No jasne, Draven. Na pewno przyjechałeś zwędzić ten wielki diament. Jakim prawem śmiesz mnie oskarżać o czyn, którego nawet nie popełniłem? Jeszcze. A może po prostu pobawimy się razem? Nie ma mowy. O nie, Draven zawsze coś kombinuje. Ła! Trzęsienie ziemi! Ale ładny dzień. Dzień dobry. Drugie trzęsienie? Coś mi tu nie gra. To nie trzęsienie, to wielki goryl. To się źle skończy. Ta gigantyczna małpa niszczy stację benzynową. Auta wybuchają. Już mi lepiej. Trzeba powstrzymać te bestie, inaczej miasto przestanie istnieć. Jeśli nic nie zrobimy, to Hot Wheels City zaraz nie będzie nawet śladu. Na szczęście zgrana ekipa z Mega Garażu jest w komplecie. Jej, juhu! Widzicie, co się stało? Chase oberwał. Szybki ten goryl. Ja jestem szybsza. Czas na szybką Sofię. Wum, wum. Auć. O nie, mam pusty bak. Oko w oko z oszalałą małpą się nie sprawdzi. Musimy ją czymś zająć. One kochają lśniące przedmioty, a my wiemy, gdzie schowane jest błyszczące casko. Ogromny diament, no jasne. Nie ma czasu do stracenia. Goryl robi się wściekły. Stuprocentowo wściekły. A czasu coraz mniej. Co za niekulturalna małpa. Moje hot dogi. O nie! Na pomoc! Z buzi mu jedzie jak z kapcia. O, fuj! Porwał Queen! Musimy odwrócić uwagę tego goryla! Ale ten diament jest o wiele za ciężki, żeby go przewieźć we dwójkę. Nasza ekipa potrzebuje wsparcia. Tak! A gdzie się podziewa Elliot? Tymczasem Elliot jest właśnie w zoo. W zoo Hot Wheels mieszka mnóstwo wspaniałych zwierząt. O-o, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Potrzebna nam pomoc. Chyba znam kogoś, kto mógłby nas poratować. Draven, to jest zły pomysł. To jest 95% zła. No wiadomo. Chase, ktoś nam musi pomóc, bo goryl robi się coraz bardziej zły. Pośpieszcie się! Już nie dam dłużej rady! Masz rację. Bezpieczeństwo miasta jest dużo ważniejsze niż moja niechęć do Dravena. Draven! Znowu ty? Niczego nie kradnę. Chcę tylko zatankować, a ta wielka małpa blokuje mi dojazd. Wiem. Ta bestia nam wszystkim zalazła za skórę. Pomożesz nam? Tak, ale nie będziemy się kumplować. Świetnie, do dzieła. Ale ja mam zupełnie pusty bak. Mnie też kończy się paliwo.
mieć rozwiązanie. Wow! Mega transporter! Wszystkie samochody są naładowane. Zostawcie benzyniaki i jedźcie elektrykami. Elektryki! Ależ pan! Ruszajmy, Bubble Matic i Skull Crusher! Chelsea i Sofia próbują wydostać diament, ale ani drgnie. Nie myślałem, że przyjdzie mi kraść diament dla kogoś innego. Tylko niczego nie kombinuj. My nie kradniemy, my tylko pożyczamy. Aha, jasne, bong. Z elektryków do diamentu popłynął prąd. Gorl widzi, że coś błyszczy, ale jest zły. Jest coraz bardziej wściekły. Gorące! To bolało. Zazwyczaj błyskotki działają na małpy, ale niestety nie tym razem. To nie działa! Musimy wymyślić coś innego i zająć czymś bestię. Te wstrząsy są coraz mocniejsze. To nie trzęsienie ziemi, to gorylowi burczy w brzuchu. Dziękuję. Ten przerośnięty zwierzak nie ma już sił. Musi coś zjeść. Trzeba dostarczyć mu banany. Dobry pomysł, ale skąd my weźmiemy taką ilość bananów, żeby taki wielki goryl mógł się najeść? Jedźcie za mną! Skąd tu się wziął automat? Nasza lodziarnia bierze stąd banany do deserów. A jak ty tutaj trafiłeś? Lubię desery. Bardzo. To genialne, ale te trzęsienia pozrywały kable elektryczne. Ekipa podłącza bananowe automaty do elektrycznych aut. Tu ja ogarnę banany. Sofia, zrób coś, by goryl szeroko otworzył paszczę. Robi się. Wtedy Draven nakarmi potwora, aż się zapcha. Nie słucham twoich poleceń, ale dobra. Gotowi? Do roboty, gaduło! To działa! Zaczynamy! Oto i ja, małpeczko! Zapraszamy na gwóźdź programu! Czas na banana! Banany wylatują z automatu jak z procy! Gorl jest bardzo szczęśliwy. W końcu może się najeść bananów. Wszyscy są zadowoleni. I znów jest paliwo. Trzeba przyznać, że naprawdę świetnie się spisałeś, Draven. Koniec gadki! Nie będę się z wami kumplował! Posłuchaj, nie zawsze się zgadzamy, ale potrafimy ze sobą współpracować. Gdybyśmy cię nie poprosili o pomoc, nie pomyślelibyśmy nigdy o bananach. A dzięki temu miasto jest bezpieczne, więc muszę przyznać, że wcale nie jesteś aż taki zły. Hej, a dokąd ten poszedł? Zaraz, zaraz! Draven ukradł diament! Wiedziałem! Zaraz cię złapię! Jest mój! Zaczekaj na nas, Chase! To jest Hot Wheels City, gdzie przygoda czai się na każdym rogu. Po całym dniu wyścigów marzę tylko o zaparkowaniu w mega garażu. A ty, Elliot? Mam tak samo. To jak wyjazd na wakacje z najlepszym przyjacielem, który jest twoim samochodem. Stary, zacznij pisać wiersze. Tego parkingowego gdzieś już chyba widziałem. No, bo to jest przecież Draven. Wcale nie. Jestem Graven. Zmieniłeś tylko jedną literę. Chase, odpuść Gravenowi. Człowiek ciężko pracuje. Jesteśmy z tobą, Graven!
A można prosić bilet? Nie potrzebujecie go, bo się stąd nie wydostaniecie. Coś ty powiedział o niewydostawaniu się? O, nic takiego. To był taki żart. Niezły ten garaż. No, jak dyskoteka dla aut. Zaparkuj i obczaj te bryki. A to co? Sofia Speed! Najszybsza osoba w Hot Wheels City! Zaraz po mnie! Panowie, proponuję ustalić coś raz na zawsze. Ścigajmy się, by zobaczyć, kto z nas jeździ najszybciej. Lepiej wrzuć jakiś super ekstra bieg w tym swoim zabawkowym autku, bo mój silnik ma jakieś 2 miliardy koni. A mój silnik ma... 3 miliardy. Stary, przestań mnie papugować! Za sekundę na dole! Ej, myślałem, że jedziemy na dół. No tak, przecież tutaj już byliśmy. Tam są te auta, które oglądaliśmy wcześniej. Cześć, coś mi się tu nie podoba. No dalej, Sofia już czeka. Co? Teraz jesteśmy na dachu? Jestem pewien, że tym razem zjeżdżaliśmy na dół. Co tu się dzieje? Wita was, Draven! To znaczy... Graven? I jego Fata Morgana! Bawcie się dobrze, ponieważ to właśnie tutaj spędzicie całą wieczność, wy dwaj durnie! Co ma znaczyć ten fragment o durniach? Powiedziałem durnie? A chciałem... półgłówki! Robi się dziwacznie! Rozdzielmy się! Jedź na górę, a ja na dół. Nie masz wrażenia, że tylko kręcimy się w kółko? Nie masz wrażenia, że tylko kręcimy się w kółko? Powiedz to jeszcze raz! Powiedziałem! Jak się wydostaniemy z tego garażu widmo? Spokojnie. Zrobimy to, co zawsze robimy w sytuacjach pozornie beznadziejnych, a wymagających dobrego planu oraz subtelnych działań. Gaz do dechy i dajemy w długą? Wyjąłeś mi to prosto z ust. No i nie zadziałało. Może wróćmy do momentu przed wjazdem do garażu. To jest to! Jest sposób, żeby wrócić tam, skąd się przyjechało. Niby jaki? Pojechać na wsteczny. I... udało się! Całkiem nieźle, Graven, ale nie znamy takie garażowe numery. Właśnie! Słyszałeś, Graven? Przekaż Dravenowi, że nie znamy takie garażowe numery. Sofia, wybacz, że tak długo nam to zajęło. Utknęliśmy w garażu Fata Morganie. O czym ty w ogóle mówisz? Minęła dopiero minuta. No, tak, jasne, zaczynamy wyścig, więc lepiej odpalmy silniki. A ty lepiej pojedź naprawdę szybko. Jesteś najgorszym geniuszem zła, jakiego znam. Ty jesteś! Nie, ja jestem tylko parkingowym. Nie, jesteś mną, tylko nosisz inne imię. Wiecie może, gdzie zaparkowałem? W tym odcinku ekipy z Mega Garażu Hot Wheels. Furia Ośmiomacek. Czy ekipa zrezygnuje ze zwycięstwa i wspólnie pokona ośmiornicę? Oto wyzwanie. Mamy piękny dzień w Hot Wheels City. Niewiarygodny, jak dzisiaj spokojnie. Dobry sąsiedzie. Część ogląda filmy. A z samej góry Mega Garażu... Koła do góry! Elliot zjeżdża w dół, wyskakuje i pewnie ląduje na desce surfingowej, by zaraz mknąć po falach. To najlepszy dzień na wypróbowanie nowej deski! Dołączają do niego Chase i Sofia. Elliot, przesuń się trochę!
Hej, Chase! Miasto ogarnęła wodna gorączka i wszyscy są dzisiaj nad wodą. Ścigacie się po falach? No oczywiście. Szybko jeżdżę, a jeszcze szybciej surfuję. Elliot, nawet nie próbuj nas gonić. O, Sofia, uwielbiam wyzwania. Woohoo! Nie złapiesz mnie! Woohoo! Ale jazda! Elliot zauważa Queen na plaży. Cześć, Queen. Wiesz, że dziś wielkie zawody w surfowaniu? Zamierzam je wygrać. Pisałam się na listę, ale zanim wejdę do wody, chcę wyciszyć umysł. Co ma być, wyciszenie? Jest strasznie głośne! Nie słyszę cię, bo strasznie głośno! Moje uszy nie dają rady! Ależ spokój. Ja też nic nie słyszę, bo muzyka jest za głośna. Ale oni nie wiedzą, że coś czai się w oddali. Coś strasznego. Drodzy goście i gościnie, właśnie rozpoczynamy zawody w surfowaniu w Hot Wheels City. Gdzie najszybsi wygrywają, gdy się ścigają. A co jest lepsze od zwycięstwa i super pucharu? Puchar? Ej, no co wy? Słuchajcie, ja to dziś wygram. Nawet o tym nie myśl. Puchar jest mój. Nie masz szans, Queen, bo puchar jest mój. Wygrana jest moja. Tak, woohoo! Dlaczego wy nic nie rozumiecie? To surfing jest wyzwaniem. A nie wygrywanie. Czas na fajerwerki! Wskakuj się na deski! Piu, piu, piu! Uwaga, surferzy! Zawody rozpoczną się za 3, 2, ośmiornica! Ośmiornica? Nikt już nie będzie mógł bawić się w wodzie, a statki zatoną w tych falach. To potworna ośmiornica! Wszystkie auta się zebrały. Nikt nie wie, co robić. Nie wierzą, że mogą pokonać potwora. Ratunku, niech ktoś nam pomoże! Mieszkańcy miasta są w niebezpieczeństwie. Proszę o uwagę! Odwołujemy zawody surferów! Za to zawody nie bądź mięczakiem, za chwilę się zaczną! Kto pokona ośmiornicę, dostanie wielki puchar. Elliot, ja jadę pierwszy! Pierwszy startuje Chase. Ten głowonóg nie ma szans z moją siecią. Ale ośmiornica jest za duża i to Chase kończy w sieci. Wygrałem już? Przegrałeś. O! Bo byłeś za wolny! Woohoo! Tak! Jest szybka jak gepardzica. Papa potworku! Cześć, pucharku! Celuję w ośmiornicę, ale nie trafia. O! Ups! Chyba jej się nie udało. No nie! Chyba właśnie przegrałaś! Ciekawe, czy Elliot sobie poradzi. Najwyższy czas okrążyć tego wielkiego mięczaka. Ile to zwierzę ma macek? Chyba ma 5 albo nawet 6. Ma dokładnie 8 macek. Tak, posiada 8 ramion, dlatego nazywa się ośmiornicą. O, ośmiornica może też zmieniać kolor, by być niewidoczną. Ma 3 serca i największy mózg ze wszystkich bezkręgowców. Dosyć wykładów o zwierzętach! Pomocy! A! To teraz może ja! Queen chce potraktować ośmiornicę laserem. Mój laser na ośmiornicę w sekundę zapewni mi puchar. Co? Dlaczego nie zadziałał? O, to przecież laser na koty. Ale kompromitacja. Spływajmy stąd, Elliot! I co teraz robimy? Spędziliście już tyle czasu rywalizując ze sobą, że musicie być już zmęczeni.
A ty co masz na myśli? Surfowanie polega na odnalezieniu harmonii z naturą i z sobą. Jak to ma pomóc pokonać ośmiornicę? Ośmiornica spała jak dziecko, aż fajerwerki i krzyki zakłóciły jej spokój. Ona się uspokoi, kiedy wy wyluzujecie. Wszyscy razem. Ale jeśli zrobimy to razem, skąd będziemy wiedzieć, kto wygrał puchar? To właśnie nasza rywalizacja o puchar spowodowała całe to zamieszanie. Ekipa obudziła ośmiornicę, a teraz musi ją uśpić. Kto mi pomoże? Ja! Ta ośmiornica zaśnie już po trzeciej owcy. Rozpoczynamy akcję kołysanka. Tak! Krok pierwszy. Elliot podłącza kabel do sprzętu Queen. Kołysanka start! Zaśnij malutka, oczęta swe zmruż. Wieżowca! Chase mknie po falach z rysunkiem rybowcy. Śpi! Śpimy już, oczka zmruż. Słodkich snów! To działa! Staje się śpiąca! Wygląda tak niewinnie. Nie trzeba było nawet jej kołysać. I działaliśmy razem. Dobra robota, ekipo z Mega Garażu. Cichutko, nie obudźcie ośmiornicy. Wiesz co? Spędzenie dnia z przyjaciółmi było lepsze niż ten cały puchar. Jestem z ciebie dumny. Czy te zawody są zawsze takie super? A to dopiero początek. Ekipa odłożyła na bok rywalizację, by współpracować i pomagać innym. To jest Hot Wheels City, gdzie cuda czają się na każdym rogu. W ostatniej chwili chcecie zobaczyć trzy gigantyczne i toksyczne potwory? Proszę bardzo! Toksyczny T-Rex? Niebezpieczny wielki boss? Do usług! O wiele za duży toksyczny goryl! Obecny! Panie szeryfie, jaki ma pan plan odbicia naszego miasta? Ja? Jest pan szeryfem. Zatem planuję podjąć szeroko zakrojoną... Cześć, i Elliot! Dokładnie tak, jak planowałem. Jasne. Bez obaw, szeryfie. Dopadniemy te potwory, zanim zdąży pan powiedzieć do dzieła, chłopcy! No to do dzieła, chłopcy! Okej, okay, a może pan powie dalej jazda? Albo palcie gumę? Możecie próbować mnie powstrzymać, ale tym razem wszystko jest inne niż to, co wydaje się wam, że widzicie. Mam rację, gigantyczny wężu? A może złożysz tym błaznom niespodziewaną wizytę i przywitasz ich bardzo słodko od Dravena? Nie, jasne. Przecież wiem, że nie umiesz mówić. Tylko syczeć czy tam coś. Gdzie są te potwory? Tam! Gdzie? Ale o co chodzi z tym znikającym wężem? Nie wiem, ale mam pewien pomysł. Pozbądźmy się tych potworów Dravena dokładnie tak, jak zrobiliśmy to ostatnim razem. Główka pracuje! Oto nadjeżdża déjà vu! Ej, ty tam gadzie! Jestem tutaj! I tak to się właśnie robi! Czas na goryla! Jest już bardzo zmęczony. Jeszcze raz i się podda. Wielki toksyczny wąż? Odhaczony! Wielki toksyczny goryl? Odhaczony! Jeszcze tylko jeden! Czekaj, niech zgadnę. Toksyczny T-Rex? Proszę, niech poduszki zadziałają! Chyba przyda wam się pomocna dłoń, albo zderzak. Trzy toksyczne potwory pokonane! Po robocie!
Nie tak szybko, panowie. Draven zaczął używać jakiegoś... Ej, a oni skąd się tu wzięli? Znowu? Czego nie zrozumieli? Chciałam powiedzieć, że Draven używa jakiegoś slajmu teleportera, żeby mogły się przemieszczać. Bez obaw! Wszystko jest absolutnie pod kontrolą! Tak, absolutnie! Ej, cześć! Co jest przeciwieństwem słowa absolutnie? No dalej! Musimy ich teraz absolutnie unieszkodliwić! Nie wiem jak, bo one się ciągle wszędzie teleportują! Tak, absolutnie straciliśmy kontrolę! Sekundeczka! Tak jest! One się teleportują, a my możemy to wykorzystać! Chase, Elliot, odpalamy manewr potworny rendezvous! Nie przestawajcie krążyć! Niech potwory się do siebie jak najbardziej zbliżą! I to jest właśnie toksyczny miszmasz. A tak przy okazji rzeczy, które ciągle się powtarzają, gdzie się podział Draven? Może i pomieszaliście w głowie moim potworom, ale to dopiero początek. Miły początek czegoś naprawdę bardzo złego, bo właśnie teraz zacznie się straszliwe zniszczenie. Au! Już za chwileczkę, coś bardzo... bardzo złego! Czy ktoś może zdjąć ze mnie te potwory? W tym odcinku ekipy z Mega Garażu Hot Wheels, operacja Skorpion. Ale jak pokonać przeciwnika, który ma taki pancerz? Kolejny piękny dzień w Hot Wheels City. Ludzie spacerują z psami. Trwają rodzinne wizyty, ktoś kroi indyka. Podasz sosik do mięska? W tym błogi nastrój przerywa ryk dwóch silników ścigających się aut. Chase, zostałeś w tyle! Bo nie każdy ma pod maską odrzutowy silnik. Oto znaki, musimy wybrać. Malowniczo położona droga w górach, czy może szybka autostrada? Autostrada! Co za nuda! Zawsze wybierasz autostradę! I zawsze będę! O-o! Syrena ostrzegawcza! Gigantyczna bestia atakuje miasto! Szeryfka wzywa! Jedźmy! O nie! Coś się dzieje na posterunku! Szeryfko, gdzie jest ten potwór? Toż za nami! Uważajcie! O nie! To ogromny skorpion atakujący posterunek! Złowieszczo macha ogonem! Wow! Widzicie ten ogon? A wiecie, że skorpiony, które ruszają tak szybko ogonem, są najbardziej jadowite? To brzmi przerażająco i super. I wtedy skorpion uderza z całą siłą ogonem o ziemię, a auta rozlatują się po całym mieście. Czy to w porządku, że ten wielki pajęczak niszczy nasz posterunek? A co ważniejsze, mój ogród! Begonie niestety ucierpiały. Wow! Jego ogon jest szybki, ale nie szybszy niż ja. Sofia! Ostrożnie! Woohoo! Tak! Auć! Ale tak to my się bawić nie będziemy. Ekipo z Mega Garażu, pomóżcie, bo dobrze znam się na ludziach, nie na bestiach. Część aut jest wzburzona. Co to za hałasy? Ale też dziadkowie i babcie mówią, o, w końcu znowu coś słyszę. Tylko nie Petunie! Uuu, co to było? Musi być sposób na pokonanie tej bestii. Niech no ja się jej przyjrzę. Chase podjeżdża bliżej do skorpiona. Powolutku, na dwójce. Jeśli zaparkuję za tymi jabłonkami, nie zobaczy mnie. Ale mu się wypsnęło. Uuu!
Zobaczył mnie! Wtedy skorpion wyrywa jabłonkę z korzeniami i rzuca za siebie, a wszyscy i szybko odjeżdżają. Powariowali zupełnie. Powariowałem! Zupełnie! Rozwścieczony skorpion łapie w ogon Chase'a, który zjeżdża po ogonie do głowy. Ty jesteś o wiele większy niż moja tarantula w domu. Chase, trzymaj się, już jadę! Brum, brum, brum. Sprawdźmy, jak ta bestia poradzi sobie z mocą podwójnej pętli. Sofia robi wyskok z rampy i ratuje uwięzionego Chase'a. Dzięki! Żeby powstrzymać skorpiona. Wiem! Jako, że jego pancerz jest za gruby, to musimy... jechać szybciej! Nie, Sofia, posłuchaj! Nic nie słyszę, bo pędzę szybciej niż dźwięk! Czyli jak szybko? Ciekawe, co powie na trzy pętle. Brum, brum, brum! Najpierw uderza go w głowę, ale spada na ziemię. To było straszne. Czy to świat do mnie dzwoni? Czy to tylko w mojej głowie? O tym właśnie mówiłem! Twoje auto jest za lekkie, żeby przebić mu pancerz. O czym ty mówisz? Musisz mieć nowe, ciężkie auto. I to szybko! Jestem na wyzwanie! Queen! Macie szczęście, bo mam bogaty wybór. Ale ja lubię mój wóz. Wcale nie chcę jeździć innym. Ten przystojniak ma wprawdzie dobre przyspieszenie. Ale jest za mały, żeby uszkodzić skorpiona. Okej, spróbujmy. Nie daję gwarancji, że się polubimy. Jako pierwszy... Bubblematic. Bańki? Czy ty szykujesz powódź? Kardę Asada. Fajny, ale nie. Roadster Bite. To przecież jest kolejna wyścigówka. Dalej. Bogzilla. Lepiej. Quick Bite? Nim właśnie pojedziesz. Jest idealny. Jest taki duży i ciężki. Nie lubię prowadzić takich aut. Bez obaw, moja droga. Kierunek skorpion i niech pan Newton robi swoje. Kto? Siła równa się masa razy przyspieszenie. O! Druga zasada dynamiki. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Tym food truckiem położysz pana skorpiona na łopatki. Tak! Dobrze, Queen! Tylko nie azalię! Dopiero co zamontowałem nowiutki karmnik! Ekipo z Mega Garażu, szybciej! Żeby go pokonać, musisz wykonać epicki zjazd z transportera. Mega transporter na naszych oczach staje się wielką wieżą. Ciup, 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 ciup. Wow, ale wysoka! Wow, ale wysoko. Sofia, gotowa? Trochę się boję. Pierwszy raz jadę z tak wysoka. To, co nowe, może budzić lęk. Ale ty jesteś najodważniejsza z nas wszystkich. Do tego to auto jest bardzo mocne. 3, 2, 1! Zjeżdża bardzo szybko. Tylko nie kracnale! I leci wprost na bestię. Skorpion się odwraca i jest przerażony. Cześć, skorpionie! I skorpion obrywa pierwszy raz. Jest skołowany. Jak to się stało? A auta oszalały. Krzyczą w niebo głosy. Ekipo, dziękujemy! Sofia, to było naprawdę wielkie. Spróbowałam czegoś nowego i było fajnie. Jeśli zawsze wybierasz tę samą drogę, omijają cię inne wspaniałe przygody. To co powiesz na wyścig przez malownicze góry? Pierwszy!
Sofia zrozumiała, że wyjście ze strefy komfortu może wyjść na dobre. Chase, zostałeś w tyle! Zaraz ci pokażę! To jest Hot Wheels City, gdzie przygoda czai się na każdym rogu! To się nazywa wiadomość! Hot Wheels City zostało zaatakowane przez moje toksyczne potwory! A Draven korzysta ze swojego najnowszego złego wynalazku. Toksycznego slajmo-teleportera. Skąd oni wszyscy wiedzą o moim najnowszym złym wynalazku? Zdaje się, że przypadkowo nagrał sam siebie w swojej kryjówce, a nasza redakcja ma ten film. No, tak. Nagrałem sam siebie. Upsi. Mam już naprawdę dosyć tych toksycznych potworów. Dużo gorzej już być nie może. Panowie, jest o wiele gorzej. Kryć się! Natychmiast wszyscy... Nie! Jeszcze gorzej! Hej! Queen przyjechała. Mam pewien plan. Musicie wywabić Dravena z jego toksycznej kryjówki. Jasne, ale będziemy potrzebować kogoś do pomocy. Sofia Speed! Mówisz o... Tak? Wszyscy wiemy, że jest najszybsza w całym Hot Wheels City. Wow! Nie wierzę, że to powiedziałeś. Myślisz, że to tu ukrył się Draven? No, jest tu dziwnie. Złowieszczo. I zdecydowanie mrocznie i strasznie. He, patrzcie! Jest i gigantyczny, toksyczny wąż. To na pewno jest to miejsce. Ej, co tu się wyrabia? Tu się pracuje nad bardzo toksycznym złem. Dzieciaki, uciekaj z mojego podwórka! Ej, mój toksyczny slajmo-teleporter. Oddawaj to! Najpierw musisz dogonić najszybszą osobę w całym Hot Wheels City. Z ostatniej chwili! Największa akcja pościgowa w historii naszego miasta na żywo! Nie mają pojęcia, że nawet mój pilot ma pilota! I że wjadą wprost do mojej pułapki. Dzieje się teraz! Auta zaraz wpadną w zasadzkę! Co? Kto jej o tym powiedział? A, sam się nagrałem. Znowu. Ale nieważne! I tak już za późno! Ha? Skąd się tu biorą te budynki? I znowu potwory? Przecież zabraliśmy mu pilota! A teraz moje stwory zniszczą wasze auta raz na zawsze! Potem przejadę się moją nowiutką lafastą. Od dziś oficjalnie najszybszym i najpiękniejszym samochodem w całym mieście. Poproszę o fotkę na tle przegranych! Przejedziesz się swoim autem, ale to będzie bardzo, bardzo daleka podróż. Megadron! Nie wolno! Oszukaliście mnie! Ale powrócę! Nie powstrzymacie mnie! Wygląda na to, że będziemy mogli jeszcze trochę się ze sobą pościgać. Właśnie, Chase. Słyszałam, że w końcu przyznałeś, że jestem najszybsza w mieście. Wszyscy mówiliśmy różne rzeczy, ale poszło ci dzisiaj całkiem nieźle z toksycznymi potworami. Tobie też. Może byłaś najszybsza dzisiaj, ale tylko poczekaj, aż się rozpędzę. I to jest najlepsze w Hot Wheels City. Każdy może być najszybszy.